Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale. I dzisiaj będzie znowu poradnik do GeoGuessera i pokażę wam, jak odróżniać od siebie państw na Półwyspie Bałkańskim. I tam jeszcze do tego dodam Grecję, Bułgarię, Rumunię i Węgry. Chociaż to dla niektórych mogą już nie mieć Bałkany, ale też są podobne, to je pokażę. Nie przedłużając, jeszcze tylko przypomnę o zostawieniu subskrypcji na kanale i łapce w górze pod filmem, jeśli wam się oczywiście spodoba. No i możemy przejść do filmu. Na początku pokażę wam, jak się różnią słupki drogowe w tych państwach. I pierwszy z nich tak wygląda, czyli jest biały, ma taki czarny równonogłobek i czerwony odblask na nim. I taki słupek możecie spotkać na Węgrzech, Chorwacji, w Albanii i Bułgarii. Jeszcze podobny jest w Grecji, a tamten odblask jest trochę w innym kształcie. Także ten słupek występuje w tych czterech państw. Następny jest taki słupek, który ma białą podporę. Też jest na nim taki czerwony odblask, jak w tym poprzednim. Nie ma tego czarnego równego boku, tylko jest taka czarna czapka na górze, jak tutaj. I takie słupki możecie spotkać na Bałkanach, w Słowenii, Czarnogórze i Serbii. Jeszcze możecie je spotkać w Austrii, ale to już nie są Bałkany, a tak tylko dodam. No więc jak widzicie taki słupek, to wiecie, że jesteście w którymś z tych czterech państw. A takie okrągłe słupki drogowe jak ten tutaj, możecie spotkać tylko w Macedonii Północnej. Państwa te można też odróżnić od siebie po generacji kamery, ponieważ w niektórych państwach jest na przykład tylko gen 3, w Albanii, Macedonii, Czarnogórze czy w Serbii. W niektórych jest czwarta lub trzecia, jak na Węgrzech, Słowenii, Chorwacji czy Bułgarii, a w Rumunii i w Grecji możecie spotkać i drugą, i trzecią, i czwartą. Przy tym w Rumunii ta druga jest bardzo rzadko. No i jeszcze tak na dodatek, Bośni i Kosowa nie traficie, bo po prostu tam nie ma cidziu. W Macedonii Północnej oraz w Serbii praktycznie nigdy nie spotkacie antenki na samochodzie Google. Po prostu jak zobaczycie pod siebie, to tutaj nic nie będzie, że nic nie będzie z tego samochodu wystawać. W Albanii i Czarnogórze spotkacie na niebie takie oto rifty. Państwa te można jeszcze od siebie odróżnić po znakach drogowych. W Słowenii, Chorwacji, Serbii, Czarnogórze i Macedonii Północnej znaki drogowe, czyli te na jakieś miasta różne, mają żółto-czarny kolor. W Rumunii, Bułgarii, Grecji i Albanii znaki te mają kolor niebieski i białą czcionkę na nich. A na Węgrzech znaki mają białą czcionkę i tło zielone. Tak właśnie wyglądają te żółto-czarne znaki drogowe, tak te niebiesko-białe. Jeszcze tutaj warto dodać tą unikalną tarczę dla Rumunii, numerem drogi. Jest ona bardzo unikalna dla tego państwa i tylko tam występuje. Tak wyglądają te biało-zielone znaki z Węgier. Państwa te używają również innych alfabetów i na przykład w Albanii, Czarnogórze, Chorwacji, Słowenii, Węgrzech i Rumunii używają oni po alfabetu łacińskiego. W Bułgarii, Macedonii i Serbii używają cyrylicy i łaciny, po prostu mają dwa alfabety na znakach, a w Grecji używają głównie greki, chociaż na niektórych znakach można spotkać oba języki. Rumunia oraz Węgry wraz z Polską są jedynymi państwami w Europie, jakie używają takich słupów, które mają dziury w sobie. Więc jeśli widzicie takie słupy, to wiecie, że jesteście w Rumunii, na Węgrzech albo jeszcze w Polsce, jeśli mówimy już o całej Europie. Albanii możecie też często spotkać, jest racje samochodowe, które mają podwójny pasek niebieski, czyli jest on i z lewej i z prawej strony. W przeciwieństwie do włoskiej rejestracji, ta przednia jest z rozmiarów identycznych jak ta tylnia, po prostu nie jest taka mniejsza jak ta włoska. Albania posiada też taki oto rejestracje samochodowe, które mają czerwony pasek po lewej stronie zamiast tego niebieskiego jak w państwach Europy. W Macedonii oraz Czarnogórze możecie znaleźć na rejestracjach samochodowych taki oto mały czerwony blur na prawo od tego niebieskiego paska, jak ten tutaj. Bardzo duża część rejestracji samochodowych w Chorwacji i Macedonii nie ma niebieskiego paska na sobie. Są one całkowicie białe, jak to tutaj. I spada się to szczególnie na trzeciej generacji kamery, bo w Chorwacji, jak jest już czwarta generacja kamery i zdjęcia są nowsze, to samochody już były rejestrowane po wejściu do Unii i już mają ten pasek niebieski po lewej stronie. Ruga oznacza ulica po albańsku, czyli jak widzicie ruga, to wiecie, że jest to Albania. Ca jak tutaj jest unikalna dla Węgier. Jest to też po prostu tłumaczenie z ulica na węgierski. A po rumuńsku ulica to Strada. Więc jak widzicie Strada, to jest to właśnie Rumunia. W Rumunii możecie też znaleźć bardzo często takie murki drogowe, jak ten tutaj. I są one bardzo przydatne, ponieważ
mają bardzo często napisane numer drogi na sobie oraz najbliższe miasta i odległości do tych miast. I te murki są albo biało-czerwone, jeśli ta droga jest główna, albo biało-niebieskie, jeśli to jest jakaś boczna i mniej ruchliwa. W Słowenii możecie znaleźć takie bardzo przydatne znaki drogowe, które mają napisany numer drogi, w tym przypadku 420, oraz odległość od początku drogi. W Serbii i Macedonii można odróżnić od siebie po barierkach przy drodze, ponieważ w Serbii ta barierka ma bardzo małą tą tutaj wnękę, czy jak to tam nazwać, jest ona bardzo wąska. A w Macedonii ta wnęka jest spokojnie na całą wysokość barierki, jak tutaj. I jeszcze szybkie przypomnienie co do znaków przejścia dla pieszych. Na Węgrzech ten ludzik na przejściu dla pieszych ma taki biały pasek na sobie i ten biały pasek ma bardzo nisko, praktycznie idealnie tutaj się rozpoczynają nogi. Natomiast w Rumunii ten biały trójkąt, w którym jest ten ludzik idący po przejściu dla pieszych, jest bardzo mały i bardzo dużo tego koloru niebieskiego na znaku przejścia. Rumunia ma bardzo unikalny znak wyjazdu do miasta. Ma żółto-biały kolor, na białym kolorze jest czarno przecionką napisany nazwa miasta, a na żółtym jest ograniczenie prędkości i po prostu narysowane miasto, że się wjeżdża na teren zabudowany. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji kanału i jeszcze pokażę wam, jak możecie sobie ćwiczyć i żeby zapamiętać wszystkie rzeczy z tego filmu. Po prostu możecie wejść na mapkę Balkan Roulette i sobie grać tą mapkę, bo tutaj jak widzicie macie państwa, tylko jest jeszcze dodatkowo Turcja i nie ma Węgier, a nie jest to jakaś duża różnica. No więc to już tyle. Mam nadzieję, że państwa bałkańskie już nie będą wam sprawiać problemów w tej grze i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć i pa pa.